Cześć! W kwietniu opisywałem Wam moje przygody z weekendową betą Diablo 3. Od tamtej pory gra grzecznie się kurzyła na półce z książkami i czekała, aż łaskawie wreszcie w nią zagram. Nadszedł w końcu ten czas. Jednak jak zwykle, najpierw okazuje się, że instalator jest zjebany, potem gdy próbuję zalogować się do Diablo 3, dostaję komunikat: wykryliśmy podejrzaną aktywność na Pana koncie. Musi ono zostać zablokowane. Niemniej jednak życzę miłej rozgrywki. No tak, przecież próbuję grać w grę kilka miesięcy po premierze. Podejrzane. Zaraz po rozpoczęciu rozgrywki powróciły wszystkie moje obsesyjno-kompulsywne zachowania, typowe dla każdego gracza RPG lub gracza zbieracza. Rzecz jasna, nie mogę ominąć żadnych zwłok, beczki, skrzyneczki czy innej duperelki, której nie można kliknąć i lutować. Po chwili rozgrywki mam już zajebany cały plecak. Krążę trochę po mieście, patrzę. Haha, jest skrzynka! Walcie się, Blizzard! Okazało się, że slotów w skrzynce jest tyle, że zdążę ją zapełnić w 10 minut? Super! Podziękujmy autorom gry za rozrzucanie wokół tylu zwłok nieszczęśników, że po prostu mogę równie dobrze stać w miejscu i klikać w nie jak porąbany, a fabuła w ogóle się nie posunie ani o milimetr do przodu. Tak jak kiedyś w Diablo był ukryty krowi level, powinien być również ukryty level dla zbieraczy. Tylko powinien mieć jakąś fajną nazwę. Skup złomu i metali kolorowych. Nie no, serialnie, powinien być taki level. Wchodzicie sobie na niego, nie ma przeciwników, wokoło walają się zwłoki, które klikacie i lutujecie. Po zlutowaniu zwłoki po jakimś czasie znikają i na ich miejsce spawnują się nowe. No tak, ale moglibyście powiedzieć, no ale bez sensu, przecież taki level jest nudny. Tylko klikanie i nic się nie dzieje. Każdy level powinien mieć na końcu jakiegoś super ciężkiego przeciwnika, którego trudno jest rozwalić. W tym levelu powinny to być jakieś ogromne zwłoki, których nie lutujesz jednym kliknięciem, tylko musisz kliknąć 1500 razy. I w trakcie klikania ubywałoby ci hapeków. A jeżeli w trakcie klikania z jakiegoś powodu byś przerwał, to przychodziłby szef levelu, kazał ci spierdalać i wszystko by się resetowało. Nie no, generalnie moje zbieractwo nie jest szkodliwe. Dla innych. Głównie dla mnie. Nie mogę nic wywalić, no bo wiadomo, nigdy nie wiesz, kiedy coś się przyda. To jest pikuś. Najgorsze, jak się potem okazuje, że do twojej drużyny dołączają inne postaci. Teraz tym bardziej nie mogę nic wyrzucić, no bo przecież muszę uzbierać dla nich sprzęt. Nie będę przecież potem biegał z bandą gołodupców. To Diablo 3, a nie plaża dla nudystów. Jakby wam lepiej wyjaśnić moją manię zbieractwa. To jest item, który jest mi zbędny, ale z jakiegoś głupiego powodu i tak jego nie wyrzucę, bo nie wiadomo, kiedy mi się przyda. To ja pół godziny później. Chyba kumacie. Teraz na koniec odcinka pytanie do was. Bieganie w grze z bandą gołodupców, czy bieganie z pełnym plecakiem, żeby zebrać jakiś fajny sprzęt dla tej bandy gołodupców? Swoje odpowiedzi zostawcie w komentarzach poniżej. Aha, jeżeli chcielibyście ze mną zbierać puszki, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, udostępnić tego filmiku i kliknąć łapki w górę. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. WSAD Power. Na razie.